Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Urszula Król. Jestem historykiem sztuki i kustoszem w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzisiejszy wykład, obraz relacji polsko-francuskich w sztuce, towarzyszy wystawie, która prezentowana jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, wystawie zatytułowanej Polska siła obrazu. Wystawa warszawska jest polską odsłoną wystawy, która była prezentowana w zeszłym roku we Francji i tytuł francuski to Polska 1840-1918 – zobrazować ducha narodu. Dla wielkiej części widzów francuskich ta wystawa była pierwszym zetknięciem z Polską, z jej sztuką, z jej historią. A przecież historia relacji politycznych, kulturalnych, artystycznych między Polską a Francją ma długowiekową tradycję. I właśnie dzisiaj chciałabym Państwu opowiedzieć o niektórych wydarzeniach, które połączyły Francję i Polskę, a które zostały w jakiś sposób ukazane w sztuce naszych obydwu krajów. Całą tą historię możemy rozpocząć od tego portretu przedstawiającego młodego, pięknego, niezwykle eleganckiego mężczyznę. To Henryk, książę Andegaveni, syn Katarzyny Medycejskiej, ukochany syn oraz brat króla Francji, Karola IX. I to właśnie w sposób dość zaskakujący Henryk stał się zwycięzcą pierwszej wolnej elekcji, tym samym stając się pierwszym elekcyjnym władcą Polski. Pytanie jest takie, dlaczego Francja była w ogóle zainteresowana obsadzeniem księcia na polskim tronie? Oczywiście chodziło tutaj o osłabienie Habsburgów w polityce europejskiej, też możliwość handlu bałtyckiego, ale oczywiście Karol IX chciał również pozbyć się z Paryża swojego brata, rywala, ukochanego syna królowej Katarzyny Medycejskiej. I oto do Paryża przybywa poselstwo polskie, aby poinformować Henryka, że stanie się królem Polski. To jest właśnie ten moment, który niesłychanie interesował zawsze artystów. Ponieważ spotkanie żywiołu polskiego i francuskiego okazało się zetknięciem dwóch światów, co wspaniale ukazuje Teodor Axentowicz na obrazie już z początków XX wieku, poselstwo polskie u Henryka Walezjusza. Popatrzcie Państwo, dystyngowany dwór francuski, spokojny, zestawiony jest z polskim żywiołem, z polskimi posłami, którzy żywo gestykulują, którzy ubrani są w barwne stroje. Axentowicz nie trzyma tu się tak dokładnie prawdy historycznej. Chce pokazać właśnie barwność, piękno i zapewne ten element egzotyczny w oczach francuskich, jaki prezentowali polscy posłowie. Zatem Henryk wyrusza do swojej nowej ojczyzny. Otoczony francuskim dworem, wozami, na których jadą wspaniałe meble, wyposażenie, stroje królewskie i dociera do Krakowa, aby tam 21 lutego 1574 roku zostać ukoronowanym na króla Polski. Młody król nie znał języka polskiego, nie chciał też za bardzo się go uczyć. Otaczał się Francuzami. Jego zachowanie, jego stroje, jego obyczaje wydawały się polskim poddanym dość egzotyczne. Nie chciał też się wywiązać z obietnicy małżeństwa z Anną Jagiellonką. Zatem to panowanie na początku wydawało się bardzo trudne. Ale jak byłoby dalej, tego nie wiemy, ponieważ nastąpiły wydarzenia, które spowodowały ucieczkę Henryka
Walezego z Polski do Francji. Oto Henryk w czerwcu 1574 roku dowiaduje się, że zmarł jego brat Karol IX, zatem tron Francji jest pusty. Młody król w tajemnicy, w przebraniu, opuszcza Wawel i pod osłoną nocy opuszcza swoje królestwo, opuszcza Polskę. I właśnie ten moment pokazuje na swoim obrazie Artur Grotger. Mamy tutaj pewien taki element niepokoju, grozy, z tym nastrojem, który zapewne odczuwa król w swoim sercu, koresponduje przyroda. Mamy noc rozświetloną tylko blaskiem pochodni. Za chwilę król zostanie dogoniony. Polacy będą go prosili o to, żeby został. Henryk Walezy obieca, że wróci do Polski, kiedy załatwi swoje francuskie sprawy. Nigdy to się nie stało. Mimo tego, że Henryk opuszczał swoje królestwo w wielkim pośpiechu, ostatecznie droga do Francji zajęła mu bardzo dużo czasu. Nie spieszył się już wtedy, zrobił sobie rodzaj królewskich wakacji. Między innymi zatrzymał się w Wenecji, gdzie był podejmowany z wielkimi honorami jako król Francji. To wydarzenie znalazło swoje odbicie w sztuce zarówno jemu współczesnej, jak i nieco późniejszej, co pokazuje między innymi wspaniały fresk Tiepola, który w tej chwili oglądać można w Paryżu, w Musée Jacquemart-André. Henryk Walezy, który został ukoronowany na króla Francji w lutym 75 roku, przyjmując imię Henryka III, nigdy już nie powrócił do Polski, ale nigdy też oficjalnie nie zrzekł się tytułu króla Polski. Jedna rzecz jest bardzo ciekawa, jest to jeszcze jeden z tych takich właśnie związków francusko-polskich. Henryk już jako król w grudniu 1578 roku ustanowił Order Świętego Ducha. Order, który do czasów rewolucji będzie najważniejszym orderem Francji. Wybrał Świętego Ducha jako patrona dla tego tak niezwykle ważnego odznaczenia, ponieważ zarówno jego wstąpienie na tron Polski, jak i na francuski miało miejsce w dniu zesłania Ducha Świętego. Zatem te dwa wydarzenia wydawały mu się równie ważne i właśnie ten order w swojej historii ma taki element również historii Polski. Tak jak wspomniałam, Order Świętego Ducha był najważniejszym odznaczeniem monarchii francuskiej i kilku Polaków było jego kawalerami, między innymi dwóch polskich królów. Jan III Sobieski oraz Stanisław Leszczyński. Posiadamy w polskich zbiorach wspaniały portret Jana III Sobieskiego, namalowany około roku 1676, zapewne z okazji przyznania monarsze tego wielkiego odznaczenia francuskiego przez Ludwika XIV, królowi Janowi III Sobieskiemu jako sojusznikowi Francji. Król na tym portrecie pokazany jest jako prawdziwy król wojownik. Jego zbroja podkreśla cnotę męstwa, gotowości do walki i wspaniale na niej prezentuje się właśnie to francuskie odznaczenie Order Świętego Ducha. Proszę Państwa, panowanie Henryka Walezego w Polsce było bardzo krótkie. Zarówno dla historii Francji, jak i dla historii Polski było pewnego rodzaju epizodem. Epizodem bardzo barwnym, ale krótkotrwałym. Ważne jest jednak to, że faktycznie to jest ten moment, kiedy relacje polsko-francuskie zaczynają się rozwijać. Do czasów Walezego oczywiście istniały pewne kontakty dyplomatyczne czy artystyczne. Nie były one jednak zbyt bogate. To dopiero za czasów
panowania w Polsce Henryka Walezego powstały pierwsze opracowania historii Polski po francusku. Dopiero wtedy Francuzi mogli zapoznać się z historią i ze zwyczajami tego dla nich jakże egzotycznego kraju. Ale prawdziwa ekspansja kultury francuskiej, mody francuskiej, zwyczajów francuskich miała dopiero nadejść. I nadeszła tak naprawdę wraz z panowaniem Ludwiki Marii Gonzagi, francuskiej księżniczki, która przez niezwykłe zrządzenie losu była kolejno żoną dwóch polskich królów. Najpierw Władysława IV, a potem jego brata Jana Kazimierza. Ludwika Maria Gonzaga, księżniczka Mantui i Nevers, była naprawdę bardzo dobrą partią. Była panną niesłychanie dobrze skoligaconą, ze wspaniałej rodziny, wspaniale wykształconą i też bardzo zamożną. Kiedy Władysław IV w latach 30. szukał pierwszej kandydatki na swoją żonę, oczy polskiego dworu już wtedy zwróciły się ku Francji i ku osobie księżniczki Ludwiki Marii. Ale ze względów politycznych ostatecznie żoną Władysława IV została Cecylia Renata, której portret widzicie Państwo po lewej stronie. Po śmierci pierwszej żony Władysław IV myślał o ponownym małżeństwie i znowu powrócono do tej kandydatury francuskiej. Minęło już prawie 10 lat, zatem Maria Ludwika Gonzaga stała się już kobietą w dalszym ciągu młodą, 30-kilkuletnią, ale już dojrzałą, z pewnymi przeżyciami, z pewną historią, ale w dalszym ciągu była doskonałą partią. Na portrecie autorstwa Justusa van Egmonta, ucznia Rubensa, widzicie ją Państwo w gaju pomarańczowym. Ubrana jest zgodnie z najnowszą modą francuską, piękną suknię z perłami, nosi również modne uczesanie, ale zarówno jej gest, jak i otoczenie przywodzą nam na myśl przedstawienie mitologicznych nimf, które przechadzają się po pięknych ogrodach. Mamy tutaj drzewa pomarańczowe, kwitnące i owocujące. To symbol miłości, małżeństwa, płodności, przyszłego szczęścia. Ten portret był zapewne portretem narzeczeńskim, który został przedstawiony królowi jeszcze przed przybyciem księżniczki do Polski. I znowu, tak jak za czasów Henryka Walezego, do Paryża przybyło wspaniałe, barwne poselstwo polskie. Wzbudziło ono wśród mieszkańców stolicy Francji zachwyt. Wspaniałe konie, wspaniałe uprzęże, barwni jeźdźcy. Legenda głosi, że przez przypadek jeden z koni zgubił podkowę, która okazała się zrobiona ze szczerego złota. Lud Paryża był przekonany, że księżniczka pojedzie do kraju wspaniałego, bogatego, aczkolwiek nieco egzotycznego. To poselstwo polskie oraz taki obiad wydany z tej okazji widzicie Państwo na prezentowanej rycinie. W Paryżu podpisano kontrakt ślubny, odbył się również ślub per procura i Ludwika Maria Gonzaga wyruszyła w drogę do Polski. Nie był to może najbardziej sprzyjający moment na podróżowanie. Była późna jesień, potem zima, bardzo złe warunki, ale Ludwika Maria godnie znosiła niewygody podróży, oczekując, że pozna swojego królewskiego małżonka w Gdańsku, w którym oczekiwano jej z wielkim przepychem i gdzie miał oczekiwać na nią król Władysław IV. Tak się jednak nie stało. Król ze względu na problemy zdrowotne nie przyjechał do Gdańska, ale Ludwika Maria była tam przyjmowana, fetowana
jak przystało na królową Polski. Miasto zostało wspaniale przyozdobione. Zgodnie z barokową modą postawiono tam bramy triumfalne, których program ikonograficzny głosił chwałę króla i królowej, opowiadał o miłości, o szczęściu małżeńskim, o powinnościach małżeńskich. I tak właśnie widano królową, wydano również na jej cześć wielkie przyjęcie, przedstawienie teatralne i królowa ruszyła w drogę do Polski, do Warszawy. W Warszawie odbył się już ten ślub z królem, aczkolwiek małżeństwo to, które okazało się bardzo krótkotrwałe, nie przyniosło chyba obojgu jakiejś wielkiej satysfakcji. Podobno król był rozczarowany, kiedy zobaczył Ludwikę Marię, spodziewał się kobiety piękniejszej. Jest to dość dziwne, ponieważ wszystkie opinie współczesnych mówiły o tym, że Ludwika Maria była bardzo piękna, bardzo interesująca, bardzo pociągająca, ale mimo tego nie znalazła uznania w oczach swojego królewskiego małżonka. Po śmierci Władysława IV Maria Ludwika, właściwie Ludwika Maria, ponieważ pod takim imieniem znana jest w Polsce, wstąpiła w następny związek małżeński z bratem zmarłego króla i jednocześnie jego następcą, Janem Kazimierzem. Stało to się 30 maja 1649 roku. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie mamy dwa piękne portrety autorstwa Daniela Schulza, nadwornego malarza Jana Kazimierza, potem również Jana III Sobieskiego, który namalował królewskich małżonków. Jan Kazimierz na tym portrecie jest już zmęczony, smutny, ale to niezwykle piękny portret, na którym widzimy tą lekcję sztuki Rembrandta, którą odebrał Schulz w czasie swoich podróży po Europie. I po drugiej stronie Maria Ludwika Gonzaga, trzymająca rękę na koronie, z powagą spoglądająca na widza. Proszę Państwa, Ludwika Maria Gonzaga była na pewno kobietą niezwykłą. Była kobietą bardzo wykształconą, znającą kilka języków, zainteresowaną różnymi dziedzinami sztuki. Interesowała się filozofią, matematyką, literaturą. Była też kobietą o dużych ambicjach politycznych. Zapewne oprócz królowej Bony nie miała Polska w czasach nowożytnych tak energicznej, zdecydowanej i pragnącej mieć realną władzę królowej. Maria Ludwika Gonzaga przyjechała tutaj otoczona swoim francuskim dworem i wprowadziła na dwór Polski francuskie obyczaje. Przede wszystkim rzecz najlepiej widoczna to moda. Moda francuska, kobieca, suknie, które szczodrze ukazują piękno kobiecego ciała, nowe fryzury, perły, również makijaż. Te nowe zwyczaje u jednych budziły zachwyt, u moralistów zgorszenie, co odnajdujemy w polskiej poezji tamtego czasu. Oprócz tego Maria Ludwika otaczała się faktycznie uczonym dworem, na którym byli i uczeni, i literaci. Prowadziła bardzo wiele dzieł charytatywnych, sprowadziła do Polski francuskie zakony, które były ówczesną taką awangardą Kościoła katolickiego. Była też bardzo dzielna i oddana w czasie najazdu szwedzkiego. Wykazała się wielką odwagą. Potem jej mieszanie się do polityki wzbudziło dużą niechęć. Uważano, że kobieta nie powinna aż tak bardzo mieszać się do polityki, krytykowano jej wpływ na króla. Maria Ludwika była osobą faktycznie niezwykłą i bardzo zdeterminowaną. Tak jak wspomniałam, przyjechała do Polski otoczona swoim francuskim dworem
i otoczona oczywiście traucymerem kobiecym, damami dworu. Jej dwórki były to zazwyczaj dziewczęta z bardzo dobrych domów, ale niezbyt bogate. Dla nich wyjazd do Polski był wielką przygodą, ale również nadzieją na przykład na dobre zamążpójście. Oczywiście we Francji straszono je tym, że panowie polscy są dzicy i nieokrzesani, a po polskich ulicach chodzą niedźwiedzie. Na miejscu okazało się, że niedźwiedzi nie ma tak dużo, a niektórzy z polskich magnatów to ludzie bardzo zamożni, bardzo wykształceni, z którymi ślub naprawdę jest wielką szansą. Ludwika Maria Gonzaga bez skrupułów wykorzystywała urok swoich dwórek, angażując wiele małżeństw, które miały potem służyć jej celom politycznym. Mówimy nawet właśnie o polityce mariaży Ludwiki Marii Gonzagi. Przykładem tutaj może być małżeństwo Klary Lascaris z Krzysztofem Zygmuntem Pacem, jednym z największych magnatów polskich ówczesnych czasów, oraz małżeństwo dwórki Katarzyny Gordon z Andrzejem Morsztynem, jednym z największych poetów polskiego baroku, ale też dworzaninem, politykiem, intrygantem. To faktycznie postać niesłychanie ważna dla tamtych czasów. Morsztyn opiewał w swojej poezji właśnie nowe piękno kobiece, wiele swoich wierszy poświęcił właśnie urodzie kobiet, wdziękom, które pokazuje nowa francuska moda. I tak jak powiedziałam, on również pojął za żonę jedną z dwórek Ludwiki Marii Gonzagi. Portret, który widzicie Państwo przed sobą, namalował Jacinthe Ringot, jeden z najważniejszych malarzy dworskich dworu francuskiego. Sam Morsztyn z rodziną ostatnie lata swojego życia spędził we Francji jako poddany króla francuskiego. Jednak chyba najbardziej znanym owocem tej polityki mariaży Ludwiki Marii Gonzagi jest małżeństwo jej ukochanej dwórki, która po polsku nazywana jest Marysieńką, Maria Kazimiera d'Arquien. Przyjechała z Ludwiką Marią do Polski jako malutka dziewczynka. Była ukochaną dwórką królowej, która marzyła dla niej o wspaniałej przyszłości, o wspaniałym mariażu. Marysieńka odznaczała się żywą inteligencją, żywym usposobieniem i faktycznie niezwykłą urodą. Wspomniany już Andrzej Morsztyn, kiedy zobaczył ją tańczącą w balecie królewskim na takim dworskim przedstawieniu, napisał o niej w ten sposób. Ta pierwsza twarzą, choć ostatnia laty, zrodzona między grzecznymi Francuzy, zdolna jest spalić w popiół oba światy, od wschodu słońca, aż gdzie się zanurzy, nie żałuj serca w takie ręce straty. Jeśli jej niebo żywota przedłuży, jej zbytnia gładkość, co dopiero świta, przed swym południem i króle pochwyta. To faktycznie prorocze słowa, bo tak faktycznie się stało, że uroda, wdzięk Marysieńki pochwyciło królewskie serce, ale o tym za chwilę. Popatrzcie Państwo na ten portret, który przedstawia ją jako Marię Magdalenę. To taka moda dworska, popularna w XVII wieku. I zwróćcie Państwo uwagę na jej wdzięk, urodę, niezwykle pociągającą twarz. Młoda Marysieńka poznała Jana III Sobieskiego, wschodzącą gwiazdę, wielkiego dowódcę, ale jej opiekunka, królowa Ludwika Maria, nie uważała, że jest to małżeństwo odpowiednie dla jej ukochanej dwórki. Tym, którego dla niej wybrała, był wielki magnat, bogacz Jan Sobierpan Zamojski,
z którym Marysieńka wzięła ślub w 1658 roku. Małżeństwo to okazało się dość nieudane i na swój los skarżyła się Marysieńka, pisząc listy do swojego przyjaciela Jana Sobieskiego. W tym samym czasie Jan Sobieski zaczytywał się w słynnej, niezwykle wówczas popularnej powieści Honoriusza Dürfe, Celadon i Astrea, którą zapewne pożyczyła mu pani Zamojska z biblioteki swojego męża. Celadon i Astrea to taka pasterska opowieść o miłości, ale to też taki katechizm idealnego dworzanina. To historia o tym, jak należy się dwornie wyrażać, jak opowiadać o swoich uczuciach. I zapewne te wszystkie elementy zawarte w owej opowieści wpłynęły na korespondencję między Marysieńką i Janem Sobieskim, którzy w swoich listach zaczęli używać imion bohaterów owej opowieści, były to pseudonimy osób z ich otoczenia, a oni sami byli Celadonem i Astreą. Jan sobie pan Zamojski zmarł i ostatecznie zakochani Jan i Maria mogli wziąć ślub, co stało się w 1665 roku. I tak jak przewidział w swoim wierszu Andrzej Morsztyn, okazało się, że Marysieńka pochwyciła serce kogoś, kto w przyszłości miał stać się królem Polski, a ona sama stała się kolejną Francuską na polskim tronie. Miłosne imiona, pseudonimy, które pojawiały się już w korespondencji zakochanych, nazywały Marysieńkę Wiosną, Zorzą i właśnie jako Wiosnę czy Jutrzenkę do dziś oglądać możemy ją w ulubionej rezydencji państwa Sobieskich, czyli w pałacu w Wilanowie. I do dzisiaj też możemy czytać wspaniałą korespondencję między Janem i jego żoną, która do dnia dzisiejszego jest zabytkiem baroku. Korespondencji, dziełem literatury, ale też dowodem na wielką miłość, na radość ze wspólnego życia, jaką dzielił Sobieski ze swoją żoną. Żoneczko moja najśliczniejsza, największa duszy i serca mego pociecho. Owo zgoła serca mego królewno, chciej tego być pewna, że wprzód wszystko w spak się odmieni, przyrodzenie niżeli najmniejszą odmianę śliczna Astrea w swym uzna Celadonie. Historia Sobieskiego, również jego małżeństwa, jego życie inspirowała niesłychanie również malarzy w XIX wieku. To epoka, w której chętnie powracano do wielkiej przeszłości I Rzeczpospolitej, a symbolem tej wielkości był właśnie Jan III Sobieski, wielki wódz, wielki władca. Na tym obrazie Branta, wyjazd z Wilanowa Jana III i Marysieńki Sobieskich, widzimy króla z żoną, którzy opuszczają pałac w Wilanowie, jadąc gdzieś. Tutaj właściwie Brant nie trzyma się ściśle prawdy historycznej. Pokazuje pałac w Wilanowie takim, jakim był już w XIX wieku. Zapewne niektóre stroje czy egzotyczne elementy nie są zgodne z tym, co było faktycznie w wieku XVII. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać wspaniały, triumfalny dwór, w którym mieszają się elementy egzotyczne, polskie i francuskie, które głoszą chwałę wielkiego króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marii Kazimiery. Zupełnie odmienny los przypadł w udziale innemu królowi Polski, który większą część swojego życia spędził na wygnaniu, spędził jako pielgrzym. To Stanisław Leszczyński.
Wybrany na króla Polski po raz pierwszy w 1704 roku, szybko detronizowany i zmuszony do opuszczenia ojczyzny. Potem po długoletniej tułaczce osiadł z rodziną w Alzacji, aby ostatecznie w 1937 roku, kiedy definitywnie zrzekł się korony polskiej, otrzymać tytuł księcia Lotaryngii i Baru. Na obrazie, który macie Państwo przed sobą, widzimy właśnie Stanisława Leszczyńskiego jako tułacza. Nie wiemy dokładnie, czy to faktycznie portret Stanisława Leszczyńskiego, ale dobrze on oddaje chyba właśnie los tego naprawdę niezwykłego człowieka, niezwykłego władcy, który pokazany jest tutaj jako wędrowiec, pielgrzym z muszlami świętego Jakuba przypiętymi do płaszcza i z orderem wiszącym na piersiach. Tak jak wspomniałam, po swojej długiej tułaczce Stanisław Leszczyński ostatecznie ostatnie dziesięciolecia swojego życia spędził jako książę Lotaryngii, stając się tam prawdziwym oświeceniowym władcą. Człowiekiem, który niezwykle dbał o powierzone mu księstwa, o swoich poddanych, fundując liczne instytucje, które pomagały rozwijać się temu regionowi. Był też filozofem, rozmyślał nad państwem, interesował się sztuką. Razem ze swoim ulubionym architektem, Emanuelem Ehre, jest twórcą przebudowy stolicy Lotaryngii, czyli Nancy. Ta przebudowa stworzyła z tego miasta właściwie taki doskonały zespół urbanistyczny, charakterystyczny dla wieku XVIII. Budował też liczne rezydencje. Jego ulubionym miejscem był pałac w Lunville, gdzie przyjmował wielkich ludzi swojej epoki, między innymi Voltaire'a. Był prawdziwym królem filozofem i prawdziwym dobroczyńcą. I tak jako taki przeszedł do historii, jako ten filozof bienfaisant, dobrze czyniący. Niezwykła postać, niezwykły człowiek, którego życiorys pewnie mógłby stać się kanwą niejednego przygodowego filmu. Oczywiście trzeba tutaj powrócić do takiego pytania, w jaki sposób król Polski na wygnaniu, pozbawiony swojego królestwa, został ostatecznie księciem Lotaryngii. Stało się to tak dlatego, że w sposób nieoczekiwany dla wszystkich Stanisław Leszczyński w roku 1725 stał się teściem króla Francji Ludwika XV. Jego córka Maria została wybrana spośród dziesiątek księżniczek na królową Francji, na żonę Ludwika XV. Był to pewien kompromis między ścierającymi się różnymi opcjami na dworze wersalskim i ku zaskoczeniu wielu właśnie ta królewna bez państwa, bez wielkiego posagu stała się żoną Ludwika XV. Maria Leszczyńska faktycznie była panną bez wielkiego posagu i w dość dziwnej takiej sytuacji politycznej, ale była też jednocześnie kobietą bardzo wykształconą, doskonale wychowaną, która na pewno była godna tego, aby zasiąść na tronie Francji. Przed Państwem medal, który został wybity z okazji ślubu młodej pary i rycina przedstawiająca ślub Ludwika XV i polskiej królewny we wrześniu 1725 roku. Maria Leszczyńska jako królowa Francji oczywiście była przedstawiana na wielu obrazach. Istnieje bardzo wiele jej portretów reprezentacyjnych. Istnieje też bardzo, bardzo wiele rycin, które przedstawiają królową w czasie, która
rodzi kolejne dzieci. Jest wiele obrazów przedstawiających właśnie potomstwo królewskiej pary. Jest tego faktycznie bardzo dużo, ale myślę, że portretem, który najlepiej ukazuje charakter, osobowość Marii, jest ten namalowany przez Jean-Marca Nattiera. To królowa pokazana w sytuacji intymnej, w codziennym stroju, z ręką opartą na książce, to Biblia, ze spokojnym uśmiechem. Ten portret odbiegający od typowych portretów reprezentacyjnych został namalowany według wskazówek samej królowej. Maria Leszczyńska, na początku bardzo szczęśliwa w małżeństwie z Ludwikiem XV, potem przeżywała ciężkie czasy, liczne królewskie zdrady, separowanie od dzieci. Mimo tego zachowała zawsze godność, spokój, stworzyła własny dwór przyjaciół, literatów, muzyków, którzy ją otaczali. Sama żywo interesowała się sztuką, udzielała się charytatywnie i, jak potem mówiono, była ostatnią królową Francji, po której śmierci Francuzi płakali. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie mamy kopię według Nattiera właśnie tego najbardziej rozpoznawalnego portretu Marii Leszczyńskiej, której królowa pokazana jest w królewskim splendorze, ale w takiej właśnie sytuacji domowej, spokojna, delikatnie uśmiechnięta. Królowa na swoim dworze przyjmowała gości i w latach 50. przyjęła na audiencji młodego arystokratę z Polski, który w owym czasie odbywał swoją podróż po Europie, był we Francji. Z przyjemnością rozmawiała z nim po polsku, doceniając dobre wychowanie, wiedzę i obycie młodego człowieka. Był to Stanisław Poniatowski, który za kilka lat miał zasiąść na tronie Polski jako Stanisław August Poniatowski. Stanisław pojawił się w Paryżu na przełomie roku 1753 i 54 i osobą, która stała się niezwykle ważna w jego edukacji francuskiej, paryskiej, była Madame Geoffrin. Na portrecie widzicie Państwo namalowaną ją właśnie przez Nattiera, tego samego malarza, który malował królową Marię Leszczyńską. Pani Geoffrin była salonistką, to znaczy osobą, która prowadziła w Paryżu salon. To instytucja niesłychanie ważna dla wieku XVIII. Miejsce, salon, w którym spotykają się artyści, literaci, filozofowie, w którym się dyskutuje, z którego rozchodzą się nowe prądy, nowe wiadomości. To instytucja, która leży w ogóle u podstaw całej kultury oświecenia. Madame Geoffrin prowadziła właściwie dwa salony. Jeden dla artystów, których przyjmowała w jednego dnia, a drugi dla pisarzy i filozofów, którzy swoje spotkania mieli innego dnia. I właśnie do tego drugiego grona został dopuszczony Stanisław Poniatowski. Dzięki tym spotkaniom poznał bardzo wielu ludzi, miał okazję z nimi dyskutować, miał okazję kształtować swój gust literacki, filozoficzny, artystyczny. Z panią Geoffrin połączyła go bardzo bliska zażyłość, przyjaźń, która potem przez długie lata była podsycana korespondencją, w której nazywał ją czule mamą, swoją mamusią. Pani Geoffrin też czułością pisała do Stanisława, dawała mu różne rady. Tutaj obraz pokazujący właśnie takie spotkanie w salonie Madame Geoffrin, lekturę nowego utworu Voltaire'a.
zwróćcie Państwo uwagę, że to jest obraz wyobrażony, prawda? Te osoby nie spotkały się być może w takim gronie, ale pokazuje on pewien nastrój, pewną sytuację, jaka miała miejsce w takich salonach. Madame Geoffrin, kiedy Stanisław August Poniatowski był już królem, odwiedziła go w Warszawie, przyjechała tutaj, spędziła tu kilka miesięcy. Zapewne pomagała królowi w jego różnych artystycznych zakupach, była pośredniczką w różnych sprawach. W ogóle kwestia kultury francuskiej, sztuki francuskiej w czasie panowania Stanisława Augusta to temat niesłychanie ważny. Ostatecznie wiek XVIII nazywany jest Le siècle français, czyli wiekiem francuskim. To wiek, w którym cała Europa mówiła po francusku. Zatem te francuskie wpływy i sztuki, i filozofii, literatury były bardzo obecne w kulturze polskiej, budząc z jednej strony admirację, ale z drugiej strony też krytykę, czego śladów doszukać można się w ówczesnych dyskusjach literackich chociażby. Ale niewątpliwie kultura francuska odgrywała wówczas w Polsce niesłychanie ważną rolę. Wiek XVIII kończy się dla Polski bardzo tragicznie, mianowicie rozbiorami i abdykacją ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku bardzo wielu Polaków, szczególnie żołnierzy, udaje się na emigrację. Nie chcą żyć pod rozbiorami, chcą szukać możliwości walczenia o powrót niepodległości ojczyzny. Wielu z nich udaje się do Francji, mając nadzieję, że właśnie w ramach armii francuskiej będzie można w jakiś sposób walczyć o sprawę niepodległości Polski. I w ten sposób dochodzi do utworzenia legionów polskich w 1797 roku, które pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego będą walczyły pod dowództwem Napoleona Bonaparte. I w tym momencie dochodzimy do historii niezwykle ważnej w historii Polski i w historii właśnie związków polsko-francuskich, to znaczy do tematu Napoleona i Polaków. Napoleon to postać obecna nieustannie w naszej literaturze, sztuce, jakiejś pamięci historycznej. Stał się on jednym z najważniejszych bohaterów polskiego romantyzmu. To tak jak napisał Adam Mickiewicz w Księdze 11 Pana Tadeusza. Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. Był on tą wielką nadzieją Polaków na odzyskanie niepodległości. Symbolem wielkiego wodza, wybitnej jednostki, który będzie wiódł Polaków do ich wyzwolenia. Bardzo wielu malarzy polskich uległo właśnie urokowi tej legendy napoleońskiej, wielokrotnie malując na swoich obrazach cesarza Francuzów. Do tego grona artystów należy Piotr Michałowski. Sam jest zbyt młody, aby brać udział w walkach napoleońskich, wojnach napoleońskich, ale znaje bezpośrednio z relacji uczestników tych wydarzeń. Napoleon jest bohaterem wielu jego obrazów, tak jak tutaj samotny wódz na białym, spiętym koniu. Tematem, który niezwykle zajmował malarską wyobraźnię Piotra Michałowskiego, była bitwa pod Samosierą. To bitwa, która miała miejsce w listopadzie 1808 roku i która przeszła do historii jako symbol brawury, odwagi, heroizmu polskich żołnierzy służących dla Napoleona. To tego dnia zdobyli oni właśnie w sposób brawurowej, trwającej tylko kilka minut szarży, wąwóz Samosiera, co pozwoliło
przejść wojskom Napoleona dalej w drodze do Madrytu. Michałowski stara się na swoim obrazie oddać właśnie ten pęd bitewny, tą szybkość, zgiełk, malując wspaniały obraz, do którego zresztą powraca wielokrotnie. Ta wersja, którą Państwo widzicie, należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Inna, chyba najbardziej znana, znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pył, zgiełk, szybkość i brawura polskich żołnierzy to to, co będzie się nam zawsze kojarzyło z bitwą pod Samosierą. Oczywiście nie tylko Piotr Michałowski malował sceny z wojen napoleońskich. Malowali je już pokazywane January Suchodolski czy Juliusz Kossak, Wojciech Kossak. Oczywiście dla polskich malarzy zawsze najbardziej były interesujące te bitwy, w których brali udział polscy żołnierze. Tak jak tutaj bitwa pod Raszynem, bitwa stoczona przez żołnierzy Królestwa Warszawskiego pod dowództwem księcia Poniatowskiego. To obrazy, które właśnie pokazują chwałę polskiego oręża i tych najwierniejszych żołnierzy Wielkiej Armii, którzy zostali z cesarzem Francuzów do samego końca. W tej ikonografii wojen napoleońskich szczególnie ważną rolę odgrywają przedstawienia księcia Józefa Poniatowskiego, wielkiego bohatera narodowego, jedynego marszałka Francji, obcokrajowca. Legenda księcia, jego brawury, odwagi, ale też jego życia osobistego była czymś, co niesłychanie inspirowała malarzy polskich, ale również obcych. I tym tematem, który podejmowało wielu artystów, na przykład Horace Vernet, była oczywiście dramatyczna śmierć księcia Józefa Poniatowskiego, która, tak jak wspomniałam, stała się tematem bardzo wielu obrazów, rycin, przedstawień, bardzo znanych i rozpowszechnionych w całej Europie. Po upadku Napoleona nowy porządek europejski został zaprowadzony na Kongresie Wiedeńskim, który urządził Europę na nowo po wojnach napoleońskich. W wyniku ustaleń Kongresu Wiedeńskiego powstało Królestwo Kongresowe. Zostało zlikwidowane Księstwo Warszawskie stworzone przez Napoleona. Królestwo Kongresowe było takim politycznym tworem związanym Unią z Rosją, ale niestety bardzo szybko postanowienia konstytucji królestwa były naruszane przez carów Rosji. Zaczęły też się prześladowania członków polskich organizacji niepodległościowych, co ostatecznie doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku. Powstanie listopadowe i jego wypadki odbiły się szerokim echem w Europie, bardzo poruszając opinię publiczną. We Francji został nawet stworzony specjalny komitet francusko-polski, który miał pomagać powstańcom. Zbierano pieniądze, interesowano się tymi wypadkami, ale to był taki ruch oddolny, ruch społeczny. Trochę inne było spojrzenie władz francuskich na tą sprawę i tutaj oczywiście do historii przeszło cyniczne zdanie ministra spraw zagranicznych Horace'a Sebastianiego, który po pacyfikacji, po zdobyciu Warszawy przez wojska rosyjskie we wrześniu 1831 roku wypowiedział słynne zdanie: porządek panuje w Warszawie. Zdanie to oburzyło niesłychanie francuską opinię i jego owocem stały się liczne rysunki, karykatury ukazujące, jak wygląda właśnie ów porządek.
Znaną karykaturą jest praca Grandville'a, Lord Reign à Varsovie, który pokazuje właśnie ów porządek kozaka stojącego we krwi, płonące miasto, szubienice, ludzi zabitych, zniszczonych. Tak właśnie panował ów, tak wyglądał ów porządek na jesieni 31 roku. Wiele jest dzieł, które ukazują właśnie w sposób symboliczny ten upadek powstania listopadowego, stworzonych przez artystów francuskich. Tak jak mówiłam, wielu Francuzów naprawdę żywo interesowało się sprawami Polski, solidaryzowało się z Polakami i współczuło ich losu. Następna praca, którą bym chciała tutaj przywołać, oto polski żołnierz, zabity powstaniec, leży na ziemi, a na jego piersiach siedzi czarny orzeł, symbolizujący Imperium Rosyjskie. W tle pożar, zniszczenie. To polski Prometeusz, który tak jak bohater mitologiczny musi przeżyć bardzo wiele, aby jednak w końcu Polska mogła się odrodzić. I jeszcze jedna praca francuskiego, tworzącego we Francji artysty, Ary Scheffera, Polonia, personifikacja Polski leżąca na białym orle, deptana kopytami przez konia, na którym siedzi kozak, w tle pożar, zniszczenie. To znowu obraz, który ukazuje zrozumienie i współczucie dla spraw polskich. Po powstaniu listopadowym bardzo wielu Polaków musiało opuścić ojczyznę ze względu na liczne restrykcje ze strony zaborców i pewną naturalną drogą, pewnym naturalnym miejscem, które wybierali, była właśnie Francja. Zaczyna się historia wielkiej emigracji. Wielkiej nie tylko ze względu na liczbę osób, które do niej należały, ale również ze względu na jakość przynależących do niej Polaków. Wszyscy wielcy artyści, filozofowie, historycy tworzyli właśnie tam, aby w jakiś sposób w dalszym ciągu właśnie głosić ową sprawę polską. Jednym z członków wielkiej emigracji był malarz Teofil Kwiatkowski, który był żołnierzem powstania listopadowego i przybył na emigrację do Francji, gdzie zresztą kontynuował swoją naukę jako malarz, aby potem przez wiele lat wystawiać swoje prace na salonach francuskich. Dzieło, które Państwo widzicie, to Bal w Hotel Lambert, Polonez Chopina, który pokazuje nam różne bardzo ważne wątki związane z wielką emigracją w Paryżu. Po prawej stronie widzicie Państwo rodzinę Czartoryskich z księciem Adamem Czartoryskim, który przez Polaków na emigracji, głównie tych właśnie związanych ze stronnictwem Hotel Lambert, był traktowany jako właściwie taki król Polski na wychodźstwie. Po prawej stronie mamy Fryderyka Chopina, który gra. Obok niego jego mała muza ze złotymi warkoczami, jakby żywcem przeniesiona gdzieś z mazowieckiej wsi. Mamy tutaj też Adama Mickiewicza, Marcelinę Czartoryską, Georges Sand, to grupa artystów, poetów, pisarzy, a pośrodku korowód tańczących postaci historycznych, które gdzieś znalazły się w tej przestrzeni balu w Hotel Lambert razem z osobami współczesnymi Kwiatkowskiemu. Zatem to wizja przeszłości, która łączy się z przyszłością i pokazuje przeszłą chwałę Polski i daje też nadzieję na jej przyszłą wielkość. Oczywiście to też obraz, który jest hołdem wobec rodzącej się legendy chopinowskiej. Zatem Mickiewicz, Chopin to te ważne postacie
wielkiej emigracji działające we Francji, Teofil Kwiatkowski pozostawił wiele dzieł ukazujących Chopina. Łączył go z nim bardzo taki czuły związek przyjacielski. Odwiedzał Chopina w jego kolejnych mieszkaniach. Chopin grał mu swoje nowe utwory. Tutaj na tym portrecie Kwiatkowski pokazuje Chopina w stroju domowym, w swobodnej pozie, jako takiego artystę romantycznego, który poddaje się pewnym myślom, marzeniom, zadumie. Oprócz Teofila Kwiatkowskiego wielu malarzy paryskich, francuskich malowało portrety wielkiego kompozytora. Jednak chyba najpiękniejszy, najbardziej wzruszający i niezwykle chyba prawdziwy portret pozostawił Eugeniusz Delacroix, jeden z najważniejszych malarzy francuskiego romantyzmu, którego z Chopinem łączyły też więzy przyjaźni. Portret prawdziwie romantycznego artysty, który na zawsze pozostaje w pamięci. Proszę Państwa, wielka emigracja i to, co się działo wtedy we Francji, wszystkie dzieła pozostawione przez emigrantów, czyli stworzenie wielu polskich instytucji, takich chociażby jak Biblioteka Polska, czy Dom Świętego Kazimierza, Szkoła Polska w Batignol, to wszystko rzeczy, które naprawdę mają wielkie znaczenie, które pozwalały przetrwać, które budowały wspólnotę, które zresztą w wielu przypadkach istnieją do dnia dzisiejszego. Jednak w tym samym czasie w Polsce dzieje się bardzo wiele dramatycznych rzeczy i powoli nadchodzi czas, kiedy nadejdzie następne powstanie, czyli powstanie styczniowe. Poprzedzone ono było jednak bardzo dramatycznymi wydarzeniami, chociażby manifestacjami w Warszawie z roku 1861, kiedy to doszło do wielkiej masakry, zostało w czasie manifestacji patriotycznej zostało zabitych wielu jej uczestników. Bezpardonowo rozprawiano się z tą bezbronną, niewinną ludnością Warszawy i te wydarzenia również gdzieś odbiły się echem za granicą, budząc wielkie oburzenie. I te właśnie wydarzenia z 8 kwietnia 1961 roku zainspirowały francuskiego malarza Robert Fleury'ego do namalowania obrazu, który został wystawiony nieco już później, bo na salonie 1866 roku. Obraz ten został też zreprodukowany w prasie, jak to często bywało w tym czasie, również w roku 1966. Obraz został też ostatecznie zakupiony przez Ksawerego Branickiego do zbiorów zamku w Montresor. Tutaj wchodzimy w bardzo w ogóle ciekawe zagadnienie, mianowicie ilustracji w prasie, ilustracji prasowej, która odgrywała w tym czasie niesłychanie ważną rolę i można powiedzieć, że wszystkie wypadki powstania styczniowego właśnie w tej prasie francuskiej były szeroko komentowane, pokazywane. W prasie pojawiały się zarówno informacje na temat wydarzeń powstania, ale również ilustracje, drzeworyty wykonywane na podstawie rysunków, które były wykonywane na miejscu w Polsce podczas tych wydarzeń. Gazety francuskie wysyłały do polskich swoich korespondentów, którzy na gorąco relacjonowali te wszystkie wydarzenia. Można przytoczyć dziesiątki przykładów, dziesiątki kompozycji, które wówczas były przedstawiane francuskiej opinii publicznej. Tutaj tylko krótki wybór. Ilustracja z ilustracją z 1963 roku, pokazującą bitwę pod Miechowem, jedną z najbardziej dramatycznych bitew powstania styczniowego. I również pokazująca portret
Francuza, François Rochebruna, który stał się jednym z komendantów powstania styczniowego. Ten francuski żołnierz, który przybył do Polski już kilka lat przed powstaniem, stał się dowódcą bardzo charakterystycznego oddziału powstania, żuławów śmierci, których Rochebrune stworzył na wzór żuławów francuskich. Po raz pierwszy weszli oni właśnie do bitwy, do działań takich bitewnych w bitwie pod Miechowem, wspomniane już przeze mnie. Charakteryzowali się takim właśnie charakterystycznym umundurowaniem, z takim białym krzyżem na piersi. Był to oddział niesłychanie bitny, odważny, który miał w pogardzie śmierć i który stał się właśnie jednym z takich charakterystycznych, jedną z charakterystycznych formacji powstania i, tak jak powiedziałam, stworzony i dowodzony przez francuskiego dowódcę. Oprócz bitew, wielkich tego typu wydarzeń, które zajmowały strony francuskiej prasy, pokazywano tam również takie wydarzenia trochę anegdotyczne z życia codziennego powstańców, nie tylko wielkie bitwy. I tutaj jako przykład pokazuję drzeworyt, który za temat ma przekazanie sztandaru przez hrabinę B, dowódcę ochotników. To dawanie sztandarów to faktycznie jeden ze zwyczajów powstania styczniowego. Kobiety, które były zaangażowane bardzo w powstanie, w pomoc powstańcom, w pomoc medyczną, przygotowywały też własnoręcznie takie sztandary, które potem wręczano dowódcy i pod tymi sztandarami poszczególne oddziały się biły. Bardzo ciekawy tekst towarzyszył w gazecie temu właśnie drzeworytowi w prasie francuskiej. Przede wszystkim mówiono, że nie podajemy tutaj całego nazwiska owej hrabiny, żeby nie narażać jej na jakieś przykrości, represje. I oprócz tego towarzyszył też temu właśnie taki tekst informacyjny, dlaczego i w jakim celu tego typu sztandary się daje. Więc tak jak powiedziałam, powstanie styczniowe odbiło się szerokim echem i właśnie zaowocowało tymi artykułami, ilustracjami, które na bieżąco czytelnicy francuscy mogli czytać, mogli się zapoznawać z sytuacją panującą w Polsce. Proszę Państwa, powstanie styczniowe, jedno z najbardziej tragicznych powstań polskich XIX wieku, skończyło się klęską i Polacy jeszcze bardzo długo musieli czekać na to, aby sytuacja polityczna w Europie pozwoliła na ponowne ruszenie do walki i ostatecznie odzyskanie niepodległości. I tak ostatecznie się stało. Po I wojnie światowej w roku 1918 Polska odzyskała niepodległość, a formalnie za państwo niepodległe została uznana w czasie pokojowej konferencji paryskiej, w czasie której podpisano bardzo ważne dla nas traktaty, traktat wersalski oraz traktat Saint-Germain-en-Laye. I w imieniu rządu polskiego te traktaty podpisywali Ignacy Jan Paderewski, wielki kompozytor, wirtuoz, który pełnił wówczas funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych w rządzie II Rzeczpospolitej, oraz Roman Dmowski. I na tym zdjęciu widzicie właśnie Państwo Paderewskiego z żoną, który znajduje się na dziedzińcu zamku w Saint-Germain-en-Laye. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku młode państwo polskie podpisało z Francją pewną umowę dotyczącą swobodnego przepływu robotników. Robotnicy z Polski, przybysze z Polski mogli przybywać do Francji i tutaj pracować. I faktycznie bardzo wielu Polaków zdecydowało się na to,
szczególnie udając się na północ Francji, w okolice dzisiejszego Lens, Lille, aby pracować tam w przemyśle górniczym. I mamy bardzo ciekawy zbiór fotografii, który pokazuje życie owej polskiej wspólnoty właśnie tam w regionie, o którym wspomniałam. Kazimierz Zgórecki, który we Francji występował jako Kazimierz Zgórecki, był właśnie takim przybyszem. Przybył do tego regionu ze swoją rodziną. Przez kilka miesięcy pracował jako górnik, ale potem swoje życie związał z zakładem fotograficznym, w którym pracował i wykonywał zdjęcia wspólnoty polskiej, która tam mieszkała. Są to zdjęcia ustawiane, zdjęcia w atelier, tak jak tutaj mamy młodego górnika polskiego. Mamy zdjęcia polskich rodzin, wykonywane zapewne jako pamiątka, ale też pewnie nieraz wysyłane do rodziny w Polsce. Rodziny pozują w pracowni Zgóreckiego, ale też często przed swoimi sklepami, rzeźnictwo i kolonialka, czyli boucherie i épicerie, we wnętrzach swoich sklepów, ale też w ogródkach, w osiedlach górniczych, w których mieszkają. Jest to niesłychany dokument życia tamtych ludzi, ich dziejów, życia, które czasami przynosiło bardzo wiele, wiele trudności, ale które też te rodziny na stałe związało z Francją. I oto jeszcze zakład fotograficzny Kazimira Zgóreckiego, który tak pięknie i przez wiele lat dokumentował życie wspólnoty polskiej na północy Francji. Zdjęcia Zgóreckiego były prezentowane w Lens, w Louvre Lens, w tym samym czasie, co wystawa Polonii, ta, której polską odsłonę możemy oglądać teraz w muzeum. I myślę, że być może bohaterowie, potomkowie bohaterów zdjęć Zgóreckiego też byli na tej wystawie i oglądali obrazy opowiadające o historii, o sztuce ojczyzny ich dziadków, dziś może przez nich już nieco zapomnianej i nieznanej. I dzięki temu dołożyli następną cegiełkę do tych właśnie wielowiekowych, mających długie tradycje związków polsko-francuskich. Proszę Państwa, te obrazy, te historie, które opowiedziałam, w żaden sposób nie wyczerpują tematu. To tylko pewne propozycje, pewne tropy, pewne ślady. Jest ich dużo więcej. Poza tym każdą z tych historii można by było rozwijać. Proszę, potraktujcie je Państwo wyłącznie jako zachętę do własnych poszukiwań, lektur, aby zagłębić się w ten niesłychanie fascynujący temat. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.